Zaczynamy teksty i konteksty. Jeremia Mrożek, witam, ze mną już goście, dr Tomasz Sommer, politolog, i Andrzej Jonas, Warsaw Voice. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Tomasz Tomczykiewicz z Platformy Obywatelskiej powysyłał do wszystkich posłów swojej partii SMS-y. Najbliższe 3 posiedzenia Sejmu zostały objęte bezwzględną dyscypliną obecności i głosowania. A rzecznik klubu Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Tyszkiewicz, zapowiada, że dyscyplina dotyczy obecności na wszystkich posiedzeniach Sejmu i na wszystkich posiedzeniach komisji. Dotyczy też zakazu wyjazdów zagranicznych posłów, żebyśmy byli wszyscy razem zmobilizowani w tych najbliższych tygodniach. A te najbliższe tygodnie to otwarte fundusze emerytalne. Słowo zmobilizowani daje do myślenia i zastanawiam się, czy Platforma Obywatelska idzie na bój, jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, panie redaktorze. Na pewno wyznaczyła sobie twardy kalendarz i jak rzadko w polityce ten akurat kalendarz ma wymiar finansowy. Jak informują z kręgów Platformy, każdy miesiąc to jest około 12 miliardów złotych. Więc i tak nie zdobędzie tej twierdzy 1 kwietnia, tak jak początkowo planowano. Planuje się teraz, że od maja. No gdyby miało nie wejść od maja, tylko od czerwca, to jest kolejne 12 miliardów. Pogłębia się dziura w Ministerstwie Finansów. To naprawdę brzmi strasznie, gdyby nie to, nie, to jest tak od 11 lat. Nie, to nie jest tak od 11 lat, bo 11 lat temu nie było pomysłu na razie, żeby te pieniądze przechodziły bezpośrednio do ZUS-u, czyli do kasy państwa. Panie doktorze, Platforma idzie na wojnę, jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne. Prawo i Sprawiedliwość chce publicznej debaty na temat OFE. A wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski zapowiada, takiej debaty nie będzie. Znaczy właściwie na wojnę z kim? Rozumiem, że na wojnę z tymi ludźmi, którym teraz gwarantuje się niby przytrzymywanie tych pieniędzy w funduszu, a teraz wrzuci się je do wspólnego garnka, to się gdzieś tam rozpłynie, a zostanie tylko gwarancja taka na papierze, że kiedyś tam, jak już dojdą do tego swojego wieku emerytalnego, czyli jak już dawno pył i kurz opadnie po premierze Tusku, po marszałku Niesiołowskim i marszałku Schetynie, to wtedy 20 lat później ktoś będzie próbował te zapisy jakoś racjonalizować, złoży tam 5 jakichś nowych wersji, jak to właściwie ma być wypłacane. Także no, krótko mówiąc, budżet się wali i tu jest próba tworzenia czegoś w rodzaju protezy. Znaczy, bo zwróćmy, to nawet nie chodzi o budżet, tylko chodzi o tę ogólną sumę długu publicznego. Tak, i o te procedury, które Unia zaczyna w tym momencie restrykcyjne wprowadzać. Tak? Zwróćmy uwagę, że w Polsce od pewnego czasu niestety jest tak, że jeżeli politycy mają jakieś pomysły, które szybko są w stanie przeprowadzić, to tylko wtedy, jeżeli ta nieszczęsna Unia naciśnie. Jeżeli jest prawodawstwo z Unii, to wszyscy wstają, podnoszą ręce i głosują za. Jeżeli są procedury jakieś tego typu, ograniczające możliwość wzrostu deficytu, to w tym momencie nagle dokonuje się pewnego rodzaju, rolowania pieniędzy w celu stworzenia takiego pozoru księgowego, że to wygląda lepiej niż wygląda w rzeczywistości. A stąd pewnie zarzuty o tą kreatywną księgowość. Nie, ale to jest oczywiście rzeczywistość, prawdziwa rzeczywistość, to znaczy, że przekroczenie progu 55% zadłużenia finansów publicznych w stosunku do PKB oznacza konieczność wprowadzenia takiej gilotyny finansowej. To będą restrykcje, które będą naprawdę odczuwane przez każdego obywatela. Znaczy, inaczej mówiąc, byłyby to ograniczenia, które już bez odrębnych decyzji rządu spadłyby na społeczeństwo. Dzisiaj samorządy na przykład bronią się przeciwko rozporządzeniu ograniczającemu możliwość zaciągania przez nie długów. No ale jeżeli byśmy przekroczyli ten próg tak zwany próg ostrożnościowy, to w ogóle nikt już nie może zaciągać żadnych kredytów. No zmienia się dość drastycznie sytuacja społeczna, a przez to polityczna. A z drugiej strony, jak panowie obserwujecie, no właśnie, to takie napinanie mózgu przez... Mózgów, przepraszam. Przez Platformę Obywatelską. Jest szansa, że to w tak szybkim terminie, jak zaplanowała Platforma, uda się przeprowadzić? Znaczy ja myślę, że tutaj jest nóż na gardle, więc oni tam staną na głowie i to w jakiś sposób przeprowadzą. Natomiast to trudna figura, stać na głowie z nożem na gardle. Niektórzy być może potrafią. Natomiast tego typu ustawa i tego typu problem, jaki w ogóle powstał nagle w polskiej polityce, czyli problem, jak przerolować pieniądze, żeby
przeszły z pewnych zapisów w OFE do budżetu, krótko mówiąc, no jest pewnego rodzaju takim smutnym podsumowaniem rządów Tuska, bo rządy Tuska, no przypomnijmy sobie to słynne wystąpienie w stylu Hugo Chaveza na początku, to expose, gdzie było 115 różnych propozycji i obietnic i zapewnień. Ani słowa tam nie było o OFE. Tymczasem cała ta słynna ofensywa rządu legislacyjna sprowadza się do jakichś sztuczek księgowych, a nie ma nic wspólnego z tym całym programem. No nie, tu akurat troszkę powinniśmy wrócić do rzeczywistości. Po pierwsze, obietnice złożone na starcie na ogół różnie wyglądają potem w toku zdarzeń. W tym przypadku bardzo źle. Na ogół wyglądają różnie, a w tym przypadku wyglądały zapewne nawet gorzej niż przewidywali ludzie z Platformy Obywatelskiej, z tego względu, że akurat te 4 lata nawarstwiły całą masę przeszkód. Na pewno na początku tej kadencji nikt nie planował, że trzeba będzie przejść aż przez taki labirynt, że na świat runie kryzys finansowy, a na nas runie fala powodzi najrozmaitszych. Krótko mówiąc... To obiektywne trudności, ale jednak... Były obiektywne, liczne obiektywne trudności, ale, w labiryncie obiektywnych trudności kilka przeszkód jednak zostało pokonanych i wcale nie mało zrobiono. Nie mówimy teraz przecież o bilansie rządu Donalda Tuska. No już się zbliżamy do tego bilansu rządu. Nie, no to jest nie mówimy w tej chwili. Myśmy mówili na rozmaite 100 dni, 200 dni, 500 dni, 3 lata, 4 lata i tak dalej. Podsumowujemy... No, 4 lata jeszcze nie. Podsumowujemy działania rządu. Teraz mówimy o... No nie da się mówić oczywiście o wszystkim i to ze szczegółami. Dlaczego tak późno? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak późno rząd zabrał się do OFE? Nie, no to wiadomo, no, dlatego, bo dlatego, się nie spodziewał że tej sytuacji budżetowej. Że został przyciśnięty właśnie sytuacją finansów publicznych. To panowie, jeżeli pozwolicie, komentarz samego premiera w tej sprawie, no bo tak naprawdę chodzi o to, żeby, gdyby coś się zepsuło, żeby znaleźć winnego.